kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Są wakacje, a w te upały, które są za oknem, ponad 30-stopniowe, naprawdę ciężko jest funkcjonować, ciężko jest również coś tworzyć. Wtedy na przykład, żeby nie wyjść z wprawy, z pomocą może przyjść inny artysta. Wiecie dobrze, że w przypadku makijażu są artyści, którzy specjalizują się w tworzeniu face chartów, czyli takich projektów makijażu, niekoniecznie właśnie do tego przeznaczone, żeby je odtworzyć, ale jak najbardziej można to zrobić. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo to zupełnie jednak inaczej wygląda na kartce papieru, a przeniesione na żywą twarz nabiera kolejnej odsłony i zupełnie innego charakteru. Takim kultowym już artystą face chartowym jest właśnie Milk 1422 albo 1422, jak ktoś woli. Jest to artysta z Rosji, ma na imię Siergiej i Siergieja miałam okazję poznać podczas finału NYX Face Awards, ponieważ był on w jury. Mieliśmy z nim również warsztaty właśnie face chartowe, które były świetnym wydarzeniem i naprawdę fajnym doświadczeniem. A Siergiej sam w sobie jest świetnym, inspirującym, bardzo utalentowanym i bardzo skromnym człowiekiem. Także mój zachwyt nad nim jako artystą jeszcze się wzmocnił, dlatego właśnie sięgnęłam po jego pracę dzisiaj. Już raz zdarzyło mi się odtworzyć jego face chart, koniecznie zobaczcie. A dzisiaj na warsztat wzięłam coś na pierwszy rzut oka, może bardziej skromnego, delikatniejszego, ale bardzo, bardzo przemyślanego i dopracowanego. Starałam się to również w taki właśnie sposób odtworzyć. Mam nadzieję, że wyszło. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co uważacie, tylko szczerze. W międzyczasie przypomnę Wam o subskrypcjach. Wy to oczywiście doskonale wiecie, ale każdy twórca YouTube'owy Wam o tym przypomina, bo to po prostu dla nas bardzo ważne, żeby Wam się nasze filmy wyświetlały i żebyście faktycznie wiedzieli, że dodaliśmy coś nowego, bo to wcale nie zawsze takie oczywiste. Dlatego subskrypcja, dzwoneczek i możemy przechodzić dalej. A w ogóle w tym świetle może tak nie widać, ale jestem ciekawa, jak się podobam Wam w takiej fryzurze, w takim kolorze, bo powiem Wam, że dawno nie miałam takich jasnych włosów. Coś mi się zachciewa. Sama nie wiem. Rozjaśnić? Teraz nie mam takich jasnych. Te mi się podobają. I tak, dzisiaj jestem taką królową pszczółek ze wszystkich prac Milka, ze wszystkich jego face chartów. Wybrałam właśnie te, bo kiedy je zobaczyłam, to od razu pomyślałam o lecie, upale. To wszystko tak ocieka złotem, błyskiem, żółcią. I bardzo z tym właśnie mi się kojarzyło. No to teraz przejdźmy do tutorialu. Koniecznie zostańcie. No więc tym razem zaczniemy od samego początku, czyli od nałożenia bazy. Nie mogłam sobie odmówić i podeszłam do sprawy tematycznie, a mianowicie wybrałam bazę Honey Dew Me Up od NYX-a, czyli baza miodowa. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, nawet ciągnie się jak miód. Oprócz składników pochodzących z miodu właśnie ma w sobie również drobinki złota, które mają za zadanie rozświetlić twarz, wydobyć jej naturalny blask. Bardzo ciekawie również pachnie. Ciężko mi powiedzieć, jaki to jest zapach. Jakiś taki ziołowo-cytrynowy mam wrażenie. W ogóle to bałam się, że baza się będzie strasznie kleić, ale wcale nie jest tak źle i po jakimś czasie ta taka kleistość w ogóle całkowicie znika. Jako podkład użyłam Studio Photogenic w numerze 102, również od NYX Cosmetics. A pod oko powędrowało połączenie korektorów z Make Up For Ever i Tarte Shape Tape. Jeśli chodzi o konturowanie, to tym razem postawiłam przede wszystkim na konturowanie na mokro, bo chcę, żeby efekt był naprawdę wyrazisty i głęboki, dobrze rozblendowany. Na co dzień nie stosuję tej techniki, ale tym razem, żeby dobrze odtworzyć to, co było na face charcie, na to się właśnie zdecydowałam i myślę, że wyszło bardzo dobrze. Konturuję również nos. Nieco go optycznie zwężam, również skracam. Dodatkowo jeszcze boki nosa i przestrzeń pod oczami dodatkowo właśnie jeszcze rozjaśniam, co powoduje, że nos się troszeczkę właśnie w tych miejscach spłaszcza. No i widzicie, jaką dzisiaj klasyką instagramową lecę, ponieważ nawet zastosuję baking.
Proszę bardzo. Konturowanie podkreślam jeszcze suchym bronzerem i przechodzę do brwi. Ponieważ staram się być wierna oryginałowi, brwi mogą początkowo wyglądać dosyć dziwnie, ale uwierzcie mi, efekt będzie bardzo fajny, zresztą widzieliście go na początku. I tak, na początek wyrysowuję dobrze kształt brwi, szczególnie jej zakończenie żelem do stylizacji brwi Eyebrow Gel od NYXA. Jest to kolor najciemniejszy, a potem wypełniam jeszcze całość i lekko rozcieram cieniami do brwi od Melchiora. Jeszcze wyczesuję brwi szczoteczką, na której mam nałożoną odrobinę kremowego korektora, a u nasady namalowałam jeszcze dosłownie kilka włosków eyelinerem. A teraz pora odtworzyć pszczółkę, która w projekcie znajduje się na czole. Ja oczywiście jak najwierniej postaram się ją odtworzyć, biorąc pod uwagę oczywiście jej wielkość, no i wszystkie proporcje. Maluję przede wszystkim farbkami wodnymi, cały szkic właśnie tymi farbami wykonam, na koniec jeszcze troszeczkę wycieniuję cieniami do powiek i dodam złotych pigmentów, żeby całość była bardziej złota niż żółta. Oprócz złota, brązu, czerni i odrobiny czerwieni, oczywiście konieczny będzie biały, żeby dodać piękne takie rozbłyski i wszystkie miejsca, w które pada światło, podkreślić. Pigmentów używać będę tutaj dwóch, będzie to mój ukochany złoty pyłek M7, pyłek z Glazela. Oraz jaśniejszy pyłek od NYX Cosmetics 07. Tego ostatniego użyję również jako rozświetlacz właśnie w okolicy na grzbiecie nosa, łuku kupidyna oraz w wewnętrznym kąciku oka. A teraz w magiczny sposób pojawi się część makijażu oka już. Podstawą była tutaj paletka Subculture od Anastasia Beverly Hills. To, co już widzicie, wykonałam dwoma cieniami. Ciemniejszy to Merkury, a ten transferowy, który teraz jeszcze dodatkowo nakładam, to Dawn. Natomiast na zewnętrzną część ruchomej części powieki nakładam właśnie cień o nazwie All Star. Natomiast jej wewnętrzną część rozświetlę tym samym pigmentem złotym z Glazela, którego używałam wcześniej. Jak widzieliście, pędzelek spryskałam setting sprayem. Dzięki temu pigment lepiej się trzyma, no i jest intensywniejszy. Poza kamerą oczywiście założyłam rzęsy i przeszłam do makijażu ust. Czarną konturówką obrysowuję usta i konkretnie je powiększam. I na całe usta nakładam obłędny błyszczyk Strictly Vinyl od NYXA w kolorze 07. Na dekolt aplikuję z kolei tłustą farbę złotą. Możecie oczywiście bardzo dokładnie się wysmarować, ja robię takie smugi i posypuję złotym brokatem. Dzięki temu wszystko się błyszczy i zdecydowanie kojarzy się z miodem. Zakładam jeszcze perukę, którą wcześniej sobie uczesałam w taki koczek. No i wszystko gotowe. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo gorąco, że zechciało Wam się poświęcić ten czas na obejrzenie mojego filmu. Zapraszam oczywiście na kolejne i do zobaczenia, moi kochani, buźka! Thank you.